Witam. Chciałbym wam coś powiedzieć, coś o sobie. Zapraszam opowiedzenia mojej historii. Ja mam na imię Rafał, mam lat 25, będę miał niedługo 25, albo za miesiąc 25 lat będę miał. Moja historia ze streamowaniem zaczęła się bardzo dawno, dawno temu. Na początku streamowałem na Twitchu. Na Twitchu długo streamowałem. Potem przeniosłem się na YouTube'a. Tak sobie wrzuciłem pierwszy filmik. Teraz sobie z ciekawości sobie wrzuciłem. Nic nie pomyślałem, nie? Że w ogóle kiedyś coś tam wrzucę. Pomyślałem, że wrzucę sobie jakiś tam filmik, przeniosę się na YouTubie i tam wrzuciłem jakiś tam filmik pierwszy, chyba z Battlefield Hardline'a. No i od razu było super fajne, że chcą więcej tego i tak dalej, i tak dalej. Więc wrzucałem dalej tego filmiku, ale niestety usunąłem tego Hardline'a, ponieważ powód był z tego, że serwery się zepsuły, tam się usunęły. Jakieś tam powodu. No i nie mogę go po prostu kontynuować. Teraz spadłem, Hardline'a nie mam. Bym go kontynuował, ale go nie mam, bo pożyczyłem od początku. Moja historia zaczęła się 2-3 lata temu, kiedy zacząłem streamować na Twitchu. Ja jestem spokojny facet. Nie robię tego dla sławy, czysto w stylu. Mi chodzi o to, żeby po prostu się w to bawić. Ja się po prostu bawię w to. No, że ja streamuję. Po prostu lubię się podzielić z wami o tym. Więc pokazuję to, co lubię robić. Ja nie streamuję wszystkich gier, tylko w sumie to w te gry, które ja lubię grać. Nie streamuję wszystkich gier. Nie gram dla platyn, nie gram dla pieniędzy. I nie gram dla sławy, tylko dla swojej przyjemności. Rozumiecie? Nie interesuje mnie ile kto ma subów. Ja to robię dla swojej przyjemności. Robisz to, co lubisz. No jeśli ktoś da suba, to bardzo fajnie. Czy tam łapkę w górę, no to bardzo fajnie. Dla zachęty. Ale jeśli ktoś po chamsku da łapkę w dół, no to bezczelny. Rozumiem, można sobie dać łapkę w dół, jeśli komuś nie podoba się ten filmik. Ale musicie zrozumieć, że ja tego nie robię, czy wadacie łapkę w dół, czy wadacie łapkę w górę. Mnie to nie interesuje, rozumiecie? Ja to robię dla siebie. Dla siebie. Ja rozumiem, że we was filmik po prostu tylko sobie tak pokazywać. Ja tego nie robię dla sławy, tylko dla siebie. Ja pracuję i pracuję, pieniądze zarabiam. Mam nadzieję, że kupię kiedyś sprzęt dobry do PS i również będę streamował z PS3. Na razie muszę zarabiać kasę, żeby sobie kupić GameCube do streamowania na PS3. Ja tam sobie tak streamuję sobie z przyjemności, bo lubię to pokazywać. I mam nadzieję, że zrozumiecie mnie, że wydajecie łapki w dół, jak innych youtuberów. Mnie to nie interesuje. Jak mnie uważacie, ja jestem sobą i mnie to nie interesuje, rozumiecie? Ja robię to, co lubię. I mam nadzieję, że to zapamiętacie. Każdy robi to, co lubi. Ja lubię to, co robię. I jestem zadowolony. Jeśli wy tak uważacie, to jest już z was problem, nie mój. Po prostu zacząłem streamować. Mam nadzieję, że będę streamował jeszcze nie jedną grę. Za każdym razem, gdy mam kupioną grę, to po prostu ją streamuję już na YouTubie, nie na Twitchu. Na Twitchu już nie streamuję, tylko na YouTubie. No i ja będę się chyba z wami żegnał. I mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Więc cześć i do zobaczenia.